Wszystko, co ważne w regionie. Radio Żnin FM. W studiu Radia Żnin FM witam pana Ireneusza Stachowiaka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Panie Ireneuszu, na początek zapytam o tą kampanię promocyjną Czyste Powietrze. Dzisiaj takie spotkanie odbyło się w Żninie. W ostatnich dniach pojawiliście się też w Nakle. Czemu ma służyć ta kampania? Jakie mamy czyste powietrze? Już teraz zapytam, do czego, do jakich efektów zmierzamy? Więc program Czyste Powietrze realizowany już jest blisko od roku i w związku z tym podsumowujemy realizację programu przez już 12 miesięcy, dokładnie do 19 września. Mija pierwsza rocznica uruchomienia programu Czyste Powietrze, dlatego odwiedzamy wszystkie powiaty i przekazujemy informacje, ile mieszkańców w danym powiecie, w danych gminach skorzystało właśnie z programu Czyste Powietrze. Przypomnę, jest to program adresowany dla gospodarstw indywidualnych, dla właścicieli domów jednorodzinnych, bądź współwłaścicieli. Program ten zakłada dofinansowanie w postaci dotacji do wymiany źródeł ogrzewania, do kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych, czyli docieplenia ścian, wymiany okien, docieplenia stropodachów i, tak jak wspomniałem już, do wymiany źródeł ogrzewania. Jednocześnie możemy wkład własny, który potrzebny jest nam do realizacji programu, uzupełnić preferencyjną pożyczką, która w tej chwili jest oprocentowana na 2,42% i można ją rozłożyć aż na 15 lat, więc na bardzo, bardzo niskie raty, dlatego myślę, że warto skorzystać z tej oferty. I dofinansowanie w tym programie uzależnione jest od wysokości dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym, to znaczy osoby, które mają dochód powyżej 1500 zł, mają tą minimalną, czyli 30% dotację, ale osoby na przykład, które mają dochód poniżej 600 zł na członka rodziny, mają dotację w wysokości aż 90%. Dlatego myślę, że warto skorzystać z programu. Jeszcze dużo osób nie wie o samym programie, a powiem, że w powiecie żnińskim do tej pory wnioski złożyło fizycznie 120 osób. Z tego podpisaliśmy blisko już 100 umów na kwotę ponad 1 200 000 zł. To pokazuje też, że jest zainteresowanie, ten program jest tutaj widoczny, natomiast zależy nam na tym, żeby tych wniosków wpływało jeszcze więcej, bo program Czyste Powietrze to program rządowy adresowany dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale on nie jest dzielony, czyli ta pula środków dostępnych nie jest dzielona na województwo, na powiat, na gminy. Ona jest po prostu dostępna na terenie całego kraju i to od nas zależy, od naszej aktywności, jak i w jakiej wysokości te środki wykorzystamy, na przykład właśnie tutaj w mieście Żnin. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców przygotowało się do realizacji inwestycji. Program będzie realizowany przez 10 lat, czyli będziemy jeszcze przez 9 lat prowadzić ten program. Można dobrze sobie przemyśleć swoją inwestycję, zaplanować ją kompleksowo, złożyć wniosek i na realizację tej inwestycji mamy 2 lata. Co ważne, przed samym rozpoczęciem inwestycji należy złożyć wniosek i o tym trzeba pamiętać, bo koszty kwalifikowane są od momentu, kiedy złożymy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu, kiedy on wpłynie, i to bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie rozpoczęli inwestycji wcześniej. Tak jak wspomniałem, właściciele domów jednorodzinnych, tych starych, czyli tych które były budowane dużo wcześniej, oni mogą dostać dotacje na kompleksową termomodernizację i wymianę źródła ogrzewania, natomiast właściciele nowo budowanych budynków mogą otrzymać dotacje do samego źródła ogrzewania, czyli jeżeli chcą jakieś ekologiczne ogrzewanie, mogą w tej chwili złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie, ale tylko i wyłącznie do źródła ogrzewania. O jakich źródłach tutaj mowa, zarówno w przypadku tych domów, które powstają, oraz tych, które już istnieją? A więc paleta źródeł jest bardzo szeroka i tak naprawdę możemy skorzystać z dofinansowania na pompy ciepła, na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, na ogrzewanie gazowe,
ale także możemy uzyskać dofinansowanie na piec na ekogroszek. Warunek jest taki, żeby on spełniał założenia tak zwanego ekoprojektu, żeby to był piec klasy piątej, czyli ten już od bardzo dużej efektywności energetycznej, który emituje 10 razy mniej zanieczyszczeń niż tak zwany ten kopciuch, o którym często mówimy, w którym można spalać śmieci. W tym piecu nowoczesnym na ekogroszek już nie można spalać śmieci i na taki piec też można otrzymać dofinansowanie. My jesteśmy mieszkańcami powiatu żnińskiego. Ile gmin do tej pory skorzystało właśnie z tego programu? Ile podpisało z Wami to porozumienie dotyczące programu właśnie Czyste Powietrze? No i też jakie dobroci dla mieszkańców niesie ze sobą takie porozumienie podpisane z gminą? Mamy od 29 lipca możliwość podpisywania właśnie porozumień z gminami o wspólnej realizacji programu i w ramach tego gminy, my przeszkolamy pracowników gminy i ci pracownicy potem już na miejscu doradzają, jak wypełnić wniosek, pomagają skompletować dokumenty, a także weryfikują te wnioski pod kątem formalnym, czyli do Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu trafia już kompleksowo przygotowany wniosek. I na terenie powiatu żnińskiego w tej chwili pierwszą gminą, która podpisała takie porozumienie, jest gmina Gąsawa. Gmina Rogowo wysłała dla nas pracowników na przeszkolenie i wiem, że w najbliższych tygodniach takie porozumienie będzie chciała podpisać. Rozmawiałem dzisiaj także z panią zastępcą burmistrza miasta Żnin i mówią, że przyglądają się i mam nadzieję, że w najbliższym czasie też będą chcieli takie porozumienie podpisać. W sumie w całym województwie podpisaliśmy już ponad 20 takich porozumień, ale kilkanaście gmin jakby już w tej chwili złożyło taki akces i będziemy w najbliższych dniach podpisywać kolejne porozumienia. Co to daje? Dzisiaj mieszkańcy Żnina chociażby, chcąc złożyć wniosek, muszą jechać w dwa miejsca. Pierwsze miejsce odległe to Toruń, drugie miejsce to Inowrocław, gdzie otworzyliśmy taką małą siedzibę, oddział terenowy Wojewódzkiego Funduszu i tam można pojechać złożyć wniosek czy podpisać umowę. Natomiast zależy nam na tym, żeby jednak na miejscu w gminie można było te wnioski podpisywać, a drugi taki ważny aspekt, dlaczego warto, żeby gmina mogła, na terenie gminy, żebyśmy mogli te wnioski podpisywać, bo to gmina też często wie, gdzie są osoby, które są w określonej ciężkiej sytuacji życiowej, gdzie mogą dotrzeć. My z poziomu Wojewódzkiego Funduszu nie widzimy tych osób, a jednak pracownicy miejskich ośrodków pomocy wiedzą, gdzie są takie rodziny, które mogą skorzystać z tego programu, a być może nie wiedzą, nie potrafią sobie poradzić z wnioskiem. A przypomnę, że dobrze ocieplony tak dom potrafi 50% energii zaoszczędzić, czyli wcale to ogrzewanie nie musi być droższe, bo jeżeli dokonamy kompleksowej termomodernizacji domu i wymienimy źródło ogrzewania na takie ekologiczne, nowoczesne, to one może być wręcz tańsze niż te, które do tej pory mamy w eksploatacji. Czy ta procedura składania wniosku jest długa, jest trudna dla takiego beneficjenta? My staramy się cały czas usprawniać ten wniosek. Ja nie powiem, że ten wniosek jest łatwy, prosty i przyjemny, natomiast on zawiera dużo takich elementów, które są inteligentne, które podpowiadają na przykład jaką grubość steropianu trzeba zastosować, czy o jakiej przenikalności cieplnej okna na przykład trzeba zastosować. Natomiast nie jest to wniosek taki, z którym nie można sobie poradzić, ale w wielu przypadkach mamy jakby takie informacje, gdzie beneficjenci popełniają drobne błędy, które wymagają już cofnięcia tego wniosku, czyli na przykład źle podają swoje dochody, źle zaznaczą pewne oświadczenia i właśnie takich błędów chcemy unikać, żeby nie odsyłać tych beneficjentów potem z powrotem do korekty wniosku, tylko żeby pracownik gminy jednak już na miejscu pomógł i żebyśmy uniknęli tych błędów, które w dużej mierze to są takie błędy, kosmetyczne. Tutaj zapytam też o to, czy ta nasza praca związana z wypełnianiem tego wniosku jest grą wartą świeczki. Ile tak naprawdę taki właściciel budynku może otrzymać? Tak naprawdę może otrzymać, tak jak powiedziałem, od 30 do 90%, natomiast koszt kwalifikowany jest do 53 tysięcy złotych, tak? Czyli tak naprawdę przy 90% dotacji możemy otrzymać aż kwotę 47 700 złotych na te działania związane z termomodernizacją i wymianą źródłem ogrzewania, czy na przykład właściciel domu
domu jednorodzinnego, który buduje no 30 czy tam czy więcej procent dotacji na przykład na pompę ciepła, więc są to kwoty. Taka średnia dotacja, którą my wypłacamy, wynosi około 15 tysięcy złotych, więc myślę, że to są już pieniądze, o które warto powalczyć, warto złożyć wniosek i warto zadbać o to, żebyśmy mieli w domu ekologiczne ogrzewanie, które w przyszłości też jakby powoduje, że eksploatacja naszego domu też się staje tańsza, bo jeżeli ktoś inwestuje w pompy ciepła, to oczywiście też ten dom będzie dużo tańszy w utrzymaniu. Czy jest szansa, że gdyby ktoś był zainteresowany, może złożyć dwa wnioski na przykład na wymianę jakiegoś źródła ogrzewania plus termomodernizacji? Jest taka szansa? Tak, to znaczy wniosek jest kompleksowy, czyli jeżeli chcemy dokonać tych dwóch działań, czy pewnych elementów, czy możemy wymienić same okna i źródło ogrzewania, możemy docieplić ściany, tak, i na przykład wymienić źródło ogrzewania, także to w zależności, możemy wymienić samo źródło ogrzewania, to w zależności od tego, jakby na jakie działania się decydujemy, składamy wniosek. Warunek jest taki, że nie możemy przekroczyć kwoty 53 tysięcy złotych, bo to jest ten koszt kwalifikowany. I poszczególne rzeczy, te działania, które podejmujemy, czyli na przykład ocieplenie ścian, tam mamy pewne limity, czyli na przykład limit, że nie może to być więcej jak 150 zł za metr kwadratowy takiego ocieplenia. Jak wygląda dalsza procedura już oceny tych złożonych wniosków? Czy każdy, kto złoży wniosek, ma szansę otrzymać takie dofinansowanie, taką dotację? Każdy, kto złoży wniosek i jakby może być beneficjentem tego programu i spełnia warunki, to jest pierwszy etap, czyli wtedy podpisujemy umowę, beneficjent ma 2 lata na zrobienie, przeprowadzenie tej inwestycji. Kiedy już ją przeprowadzi, wykonawca wystawia fakturę i beneficjent składa wniosek o płatność do nas. My w ciągu 30 dni pieniądze tak naprawdę fizycznie rozliczamy i przelewamy na konto. A żeby nie być gołosłowym, to już ponad 1000 beneficjentów naszego programu otrzymało łącznie już ponad 9 200 000 zł na swoje konta, czyli taką kwotę już w tym roku, przez rok funkcjonowania programu, wypłaciliśmy naszym beneficjentom. Do kiedy ten cały program Czyste Powietrze potrwa? Fizycznie będzie realizowany do 2029 roku, natomiast wnioski będzie można składać do połowy 2027 roku, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby przemyśleć, żeby zaplanować kompleksową inwestycję, do czego ja osobiście zachęcam, bo myślę, że warto, jak już złożyć wniosek, natrudzić się i otrzymać dofinansowanie, to żeby ono było jak najwyższe, żebyśmy jak najbardziej kompleksową inwestycję przeprowadzili. Jak wygląda ta jakość naszego powietrza w województwie kujawsko-pomorskim? No myślę, że teraz jest dużo lepiej, bo nie palimy w piecach, ale jak to później jesień, ten okres zimowy? Jak widzimy, najgorzej wygląda to w Nakle. To jest miejscowość, która ma najgorsze wskaźniki pod względem jakości powietrza, bo tam przekroczenia sięgają 100 dni. To jest bardzo dużo, natomiast tak naprawdę wszędzie mamy problem z jakością powietrza, bo na małych osiedlach, gdzie kilku sąsiadów zdecyduje się palić śmieci czy bardzo złej jakości węglem, no ten problem jest odczuwalny. Myślę, że wielu z nas widzi go na co dzień. Tak? Dzisiaj tego problemu nie ma, on za miesiąc, za półtorej się pojawi i znowu będziemy mówić o tym, och jeny, jak dużo trzeba zrobić, jakim złej jakości powietrzem oddychamy. A przypomnę, że 90% tak zwanej niskiej emisji pochodzi właśnie z domów jednorodzinnych, z kominów, które poniżej 40 metrów i tak naprawdę no, często jest tak, że my trujemy sami siebie. Sąsiad truje sąsiada i myślę też, że tutaj są potrzebne takie mechanizmy, nie tylko zachęty, jak program Czyste Powietrze, ale też mechanizmy trochę takie, no, nazwać to kontrolujące dokładnie i też może czasami zwrócenie uwagi temu sąsiadowi, że jednak on nie truje tylko siebie, truje nas, nasze otoczenie dookoła, truje nasze dzieci, nasze rodziny i myślę, że to jest też problem taki społeczny, edukacji ekologicznej, do którego w pierwszym etapie jesteśmy i mam nadzieję, że po realizacji tego programu Czyste Powietrze i po wielu, wielu latach edukacji ekologicznej też zrozumiemy, że tak naprawdę ta walka o nasze zdrowie zaczyna się właśnie od tego czystego powietrza i to nam daje możliwości rozwoju, przedłużenia swojego życia.
No i że w tym kierunku no, musimy podążać. Jesteśmy w Europie, chcemy być dumnymi Europejczykami, czyli też takimi, którzy żyją w czystym kraju i oddychają czystym powietrzem. Jakie jeszcze inne programy właśnie w walce o ekologię, no to nasze naturalne środowisko w najbliższym czasie będzie prowadził, prowadzi może Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska? Znaczy my prowadzimy jeszcze inne programy, które takie jak właśnie na przykład Słonecznik, co są programy adresowane dla właścicieli budynków wielolokalowych czy przedsiębiorców, właśnie też związane z kompleksową termomodernizacją, wymianą źródeł ogrzewania czy fotowoltaiką. Tam udzielamy pożyczek preferencyjnych. Ale też na przykład nowy program, który został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mój Prąd, to program, który daje nam możliwość dotacji do budowy paneli fotowoltaicznych. Tam możemy otrzymać do 50%, nie więcej niż 5 tysięcy. A ważną rzeczą jest też to, że panele fotowoltaiczne dzisiaj budując na domu jednorodzinnym, mamy możliwość też odliczenia sobie od podstawy opodatkowania w tak zwanej uldze podatkowej. Dlatego też warto, budowa dzisiaj instalacji fotowoltaicznej stała się naprawdę opłacalna, bo poprzez taką inwestycję możemy sobie odliczyć kilkanaście tysięcy, korzystając także z mojego prądu, kilkanaście tysięcy złotych i tak naprawdę ten czas zwrotu instalacji fotowoltaicznych to dzisiaj już wynosi 4-5 lat, więc myślę, że przy tym, że taka instalacja jest jakby okres trwałości około 25 lat, no widać, że w ciągu 4-5 lat i potem możemy przez wiele lat korzystać z prądu za darmo, z własnego prądu. I taki ostatni element to chyba też cały czas dotacje do unieszkodliwiania azbestu, bo to jest taki cykliczny u Was już program. To jest taki cykliczny program, w tym roku go też realizujemy, ponad 110 samorządów korzysta w tej chwili z tego programu i oczywiście już ponad, w sumie przez cały okres realizacji programu ponad 40 tysięcy ton takiego azbestu zutylizowaliśmy, no to też pokazuje skalę i w tym zakresie jest jeszcze też dużo do zrobienia. Oczywiście tutaj każda gmina podejmuje indywidualnie decyzję o tym, czy przystępuje do programu. W ramach tego my finansujemy jakby zdjęcie tego eternitu z dachu azbestu i utylizację, transport i utylizację. Także też zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się do gminy i wszystkie osoby, które chcą taką inwestycję przeprowadzić, mogą skorzystać i wtedy wykwalifikowani pracownicy przyjeżdżają, utylizują to w taki sposób, żeby nie zagrażało to też zdrowiu i życiu osób, bo przypomnę, że azbest jest najbardziej niebezpieczny, na przykład w formie tego eternitu, kiedy on jest łamany, pęka i wydobywają się z niego te opiłki, których nie powinniśmy wdychać, dlatego potrzebna jest do tego specjalistyczna firma. My tak samo jak do skorzystania z tych wszystkich programów, w szczególności zachęcamy do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Warto. Gdzie znaleźć informacje, jeżeli ktoś już teraz chciałby sobie może wygooglować? Informacje można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tam jest taka zakładka Czyste Powietrze i tam znajdziemy kompleksowe informacje na temat programu. Możemy też skorzystać z infolinii. Mamy taką uruchomioną infolinię, gdzie doradcy odpowiedzą też nam na pierwsze takie podstawowe pytania, ale w szczególności zachęcam do przeczytania, zapoznania się najpierw z podstawami programu, żeby sobie te największe wątpliwości właśnie w formie takiej czytanej odpowiedzieć. Potem rejestrujemy się do portalu beneficjenta i tam już fizycznie podejmujemy działania w celu złożenia wniosku. Albo do urzędu, tak. Bardzo dziękuję. Pan Ireneusz Stachowiak był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. To, co ważne w regionie. Radio Żnin FM.